dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nie wiem, jeszcze raz. No, nie, no tylko musiałem zacząć, bo byś nie przestał. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 18. kolejki Fortuna pierwszej ligi, w którym Stal Rzeszów na wyjeździe zagra z Chrobrym Głogów. Jest z nami Daniel Myśliwiec, trener Stali Rzeszów. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukasz. Dzień dobry. I zapraszam Ciebie do zadawania pytań. Cieszę się bardzo. Ostatnia konferencja w tym roku oczywiście. No i korzystając z okazji, że spotykamy się tutaj ostatni raz w bieżącym roku kalendarzowym i biorąc pod uwagę, że zakończyła się już runda jesienna, to chciałbym prosić Pana o parę słów komentarza na temat podsumowania rundy jesiennej. Właśnie chciałem się niegrzecznie wciąć i powiedzieć, że może nie ostatnia i może się jeszcze spotkamy w tym roku na przykład na podsumowaniu rundy. To taka propozycja nieformalna. Jak najbardziej myślę, że ja i dziennikarze skorzystają. Myślę, że ale to o tym nie mamy pewności, więc. Okej. Okay. Jeśli można. Czyli co, umawiamy się, że robimy konferencję podsumowującą? Myślę, że na to będzie przestrzeń, tylko też najważniejsze jest teraz dla mnie przynajmniej mecz najbliższy z Chrobrym, tak żebyśmy mogli skupić się i domknąć rok kalendarzowy też meczem ligowym i wtedy mieć czas na taką głębszą też refleksję, bo nie jest sztuką podsumować od tak mówiąc na pstryknięcie palcem i tak, żeby to było wartościowe, bo dogłębna analiza wymaga, myślę, czasu i też takiego czasu po wyjściu z tej bieżączki tygodniowej po to, żeby, jeszcze raz podkreślam, to niosło ze sobą większą wartość niż tylko po prostu wypowiedzenie kilku słów. A mówiąc tak pokrótce i powtarzając to, co mówiłem też wcześniej, ja uważam, że zasługujemy na więcej punktów niż mamy i będziemy musieli zrobić wszystko, żeby w każdym kolejnym meczu punktować lepiej niż dotychczas. Dobrze, to mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane tu się spotkać w bieżącym roku kalendarzowym. Spróbujemy. Tak jest. Przejdźmy zatem do Chrobrego Głogów. Panie trenerze, jest to zespół, który strzela tyle samo bramek co Stal Rzeszów i również traci tyle samo goli co biało-niebiescy, no ale chyba są to dwie różne drużyny, biorąc pod uwagę sposób organizacji gry w ofensywie i w defensywie. Zdecydowanie i tutaj można powiedzieć, że jeżeli te bramki stracone, zdobyte są na zbliżonym poziomie, tak rozdźwięk pomiędzy golami oczekiwanymi przeciwko i dla danej drużyny, to tu jest duża różnica pomiędzy nami, bo Chrobry zdobył więcej bramek niż w teorii na nie zasługiwał i stracił mniej bramek niż przeciwnicy stworzyli sytuację, patrząc na skumulowaną wartość wskaźnika XG. A same takie kwestie, powiedzmy, nie już dotyczące danych, tylko my jesteśmy drużyną, która bez względu na to, z kim gra, cały czas chce grać pressingiem i podchodzić wysoko do przeciwnika. Chrobry tu widać, że jest, ma inną inicjatywę, ona się zmienia w zależności szczególnie od wyniku meczu, od tego, jaki jest przeciwnik, bo przykładowo ostatni mecz, który widziałem na żywo Chrobrego, to był z Górnikiem Łęczna, gdzie też tam podejmowali inicjatywę na początku do pressingu. Ten pressing nie był do końca skuteczny. Drużyna Chrobrego się wycofała ze Skrą, powiedzmy, też nie wykazywali inicjatywy do pressingu. W momencie, kiedy mieli komfortowy wynik, cofnęli się i też tam było, mówiąc tak upraszczając, było gorąco z perspektywy patrząc Chrobrego. Także to jest zespół taki, powiedziałbym, ja tak widzę właśnie taki średni trend pierwszej ligi w tej drużynie właśnie, gdzie mają, widać, że mają jakiś swój pomysł. Ten pomysł nie jest taki zero-jedynkowy i nienegocjowalny, ale bardzo często zmienia się i widać bardzo szybkie takie reakcje nawet samych jednostek, bo wracając do tego meczu jednostek w zespole Chrobrego, mecz z Górnikiem, gdzie dyspozycja Górnika była w mojej ocenie bardzo, bardzo dobra. Przez 25 minut praktycznie utrzymywali Chrobrego na ich połowie. A nagle Stoblecki wziął piłkę i zrobił akcję, albo Wolsztyński wziął piłkę i zrobił akcję. Tu na pewno warto wyróżnić też tych między innymi tych dwóch piłkarzy, bo oni widząc nawet jak zespół nie do końca optymalnie radzi sobie z przeciwnikiem, to oni są w stanie jednym błyskiem, nie chcę mówić, że załatwić mecz, ale sprawić, że jego przebieg jest inny niż by wskazywał na to sam przebieg gry.
Chrobry to też na pewno, myślę, że na pewno ta drużyna stworzyła kolektyw, bo wielu dziennikarzy, myślę też, że wielu znawców pierwszej ligi, no nie spodziewało się, że ta drużyna będzie tak wysoko po pierwszej części sezonu. Sądzę, że również Paru może być lekko zaskoczony, że tracą tylko 3 punkty do miejsca, które daje im bezpośredni awans do Ekstraklasy. Tutaj odwołam się do słów na przykład Andrzeja Prokicza, gdzie po tym naszym pierwszym meczu tutaj inauguracyjnym, to Andrzeja też stwierdził, że ten zespół będzie na pewno mocniejszy niż był w tamtym meczu, bo my patrząc na to, wyłączając sytuację, w której sami strzeliliśmy sobie bramkę, albo przy pierwszej się poślizgnęliśmy w akcji ratunkowej, albo przy drugiej daliśmy sobie rękę nastrzelić, to no to patrząc obiektywnie, to był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu i było widać, że raczej to my jesteśmy stroną dominującą. A odwołując się jeszcze raz, wracając do słów Andrzeja stwierdził, że patrząc na to, jak wygląda pierwsza liga i jak dynamika zmian takich zespołów, patrząc na ich personalia, wiedział, że oni prędzej czy później, użył takiego stwierdzenia, że się dotrą i to się po prostu sprawdza. Dlatego zgodzę się z tym, że wyglądają lepiej niż wcześniej. Stworzyli kolektyw i tu widać, że właśnie drużyna napędzana też prawdopodobnie dodatkowo wynikami też czuje się mocniejsza niż była na początku. A ja do takich typowań podchodzę z dużą rezerwą, bo bardzo łatwo wytypować jakiś zespół jako wiodący bądź niewiodący, a takie dywagacje myślę, że wymagają głębszej analizy, bo ciężko jest porównywać zespół, który robi transfery, powiedzmy, droższe, który nie robi transferów, który chce mieć inicjatywę do gry, powiedzmy, takiej bardziej odważnej i szanującą jakiś określony styl i wybierającą jakiś określony styl, a drużyna, która po prostu chce przetrwać i dlatego ja tutaj daleki jestem od takich, od odnoszenia się też do takich dywagacji, a myślę, że to dorobek punktowy interesuje mnie tylko naszego zespołu i tutaj myślę, że wracając jeszcze do poprzedniej wypowiedzi, myślę, że stać nas na więcej. Analizowaliście może jeszcze raz dogłębnie ten pierwszy mecz tutaj przy Hetmańskiej? Nie powiedziałbym, że dogłębnie, bo dogłębnie analizowaliśmy wtedy i wyciągaliśmy wnioski. Patrząc teraz na zmianę nawet sposobu obrony, czy taką bardziej zachowawczy sposób obrony przeciwników, nie widzimy tam zbyt wiele zależności, które mogą się powtórzyć w tym meczu, bo wtedy też Chrobry podszedł bardzo wysoko do nas, chciał przynajmniej po zdobyciu bramki się wycofał, później po tym, jak my wyrównaliśmy, znów podszedł do pressingu, a tutaj widać taką większą zachowawczość. Wtedy to było takie jasno zdefiniowane 1-4-4-2 w obronie, a teraz to jest takie ustawienie, gdzie wydaje się, żeby takim wyjściową strukturą, czyli ustawieniem jest 1-4-1-4, 1-4-1-4-1, żeby nie pomylił, gdzie w fazie, kiedy przeciwnik zmienia stronę, na przykład wymienia podania między sobą, to może wyglądać jako powrót do tego systemu z początku, czyli 1-4-4-2. I teraz nie brnąć w szczegóły. Widać zmiany w tym, co było na początku, a co jest teraz. A skoro to daje drużynie przeciwnika skuteczność, to ciężko zakładać, że będzie próbował coś zmieniać. Przypominam sobie pańskie słowa po tym meczu. Wspomniał pan, że no dominacja pańskich piłkarzy nie była na tyle rozważna po tej bramce na 3-2, że zbyt szybko chcieliście wykańczać akcję, że po prostu też no, będąc na połowie przeciwnika niezbyt dokładnie i nie aż tak rozważnie rozgrywaliście futbolówkę i tak odczułem, że miał pan pewne pretensje, chociaż pan się pewnie z tym nie zgodzi, do swoich piłkarzy za to. No nie wiem, jakby zszył pan słowa, że ta dominacja była nierozważna i zbyt szybko wykańczaliście po prostu te akcje, które mieliście, a można było to zrobić zdecydowanie spokojniej. Przypomni pan jeszcze to zawodnikom, aby bardziej rozważnie dominowali? Nie przypominam sobie tamtej konferencji, ale teraz na pewno ją nadrobię, żeby zobaczyć, bo ciężko mi uwierzyć, że aż tak stanowczy był przekaz w tym sensie z naznaczeniem, że pretensje mogę mieć do piłkarzy, bo
Ja na pewno się nie dziwię temu, bo to był mecz inauguracyjny, pamiętam emocje, pamiętam jak bardzo chcieliśmy pokazać, jacy jesteśmy. Po tej pracy na 3-2, bo tak naprawdę do tego momentu no to wyglądaliście no bardzo dobrze. To jest kwestia cały czas zarządzania meczem i uczenia się na swoim niestety w tamtym przypadku też bolesnym przykładzie, czyli my wiedząc, ja przynajmniej zakładając szczególnie na gorąco, co było kluczowe, muszę to zakomunikować, muszę to powiedzieć tak, żebyśmy o tym po prostu nie zapomnieli i tak jak w przypadku tamtego meczu, na pewno mając korzystny wynik, co też pokazuje na przykład drużyna Chrobry, gdzie mając korzystny wynik, nie kwapią się do dalszych ataków, wiedzą, że prowadzenie jednobramkowe jest wystarczające, żeby zgarnąć pełną pulę i myślę, że wówczas to bardziej chodziło o to, żeby nie zaprzestawać ataków, ale wykonywać je w odpowiednim momencie, a niemożliwie jak najszybciej po prostu. I to mogło być bardziej w tym kontekście, bo to jest cały czas, patrząc na różne mecze, a nie tylko tamten poprzedni z drużyną z Głogowa, to ważna jest wrażliwość piłkarzy na to, co się dzieje na boisku. Czyli tak jak z puszczą, będziemy wracać też do uderzeń z dystansu, jestem przekonany. Kluczem jest informacje dawać, przekazywać informacje piłkarzom, które mogą dać skuteczność i są jakimś powtarzalnym wzorem. Czyli jeżeli wiemy, że mamy prowadzenie, to nie musimy przeprowadzić ataków bramkowych 10, tylko wystarczy 2, kiedy w momencie, kiedy przeciwnik da się wciągnąć na swoją połowę albo podejdzie wyżej do pressingu. Czyli kluczem nie jest zaplanować coś i trzymać się tego sztywno bez względu na okoliczności, bo w momencie, kiedy okoliczności się zmieniają, padł zdobyta bramka, które jest wydarzeniem kluczowym, to wtedy trzeba bardzo szybko zrewidować plan. I ja tutaj może jeszcze wrócę nawet do naszego poprzedniego meczu z Chrobrą, żeby pokazać, co mam też na myśli tak precyzyjnie. My zakładaliśmy, że Skra, tak jak do poprzednich przeciwników, podejdzie wysoko agresywnym, systemowym pressingiem. Od samego początku praktycznie była schowana na własnej połowie. Dochodziło do momentów, w których drużyna została przez nas zepchnięta nawet we własne pole karne, bo mamy mnóstwo momentów finalizacji akcji, gdzie mamy ją piłkę na wysokości powiedzmy 16 przeciwnika, a 8-9 piłkarzy jest w 16. Jak popatrzymy na wskaźnik, nawet średnie pozycje napastników, to napastnik, średnie kontakty z piłką w ofensywie, w defensywie napastnika drużyny przeciwnej były prawie na wysokości naszych środkowych obrońców. To pokazuje ogromną, ogromną różnicę. I teraz kończąc mój wywód, wiedzieliśmy i połowę czasu spędziliśmy na to, jak ominąć pressing Skry, w treningu oczywiście, a tutaj się okazuje, że trzeba było bardzo szybko zrewidować plan i dać piłkarzom dodatkowe narzędzia na to, jak rozmontować taki niski blok. I tutaj też szacunek dla moich piłkarzy, bo tego nie będzie widać później w zdobyczy bramkowej, nie było widać po tym meczu. Ale my mając strategię na pierwszą połowę, był moment kontuzji Kamila Pajnowskiego i wtedy piłkarze podeszli do linii. Zmieniliśmy na szybko plan tak, żeby z przewagi, którą chcieliśmy stworzyć przy pomocy naszych dziesiątek, czyli Olejarki, Małeckiego, teraz zmieniliśmy plan po to, żeby tam tworzyli przewagę środkowi pomocnicy, Bartek Poczobut i Bartek Wolski. I to też widzieliśmy, że daje jakiś efekt w postaci przechodzenia w trzecią tercję przeciwnika, czyli bliżej bramki przeciwnika, ale widząc też pewną zależność i to, w jaki sposób przesuwa się linia obrony przeciwnika, w przerwie po raz kolejny dokonaliśmy korekt, gdzie bardziej chcieliśmy skupić się i wykorzystać naszych bocznych obrońców do ataku i wbiegania za linię obrony przeciwnika. I mieliśmy dzięki temu więcej kontaktów w polu karnym, ale dalej to nie dawało bramek. Zepchnięcie przeciwnika spowodowało, że otworzyła się przestrzeń tuż przed polem karnym i kunszt, bo tu trzeba przyznać, strzelecki Bartka Poczobuta, jego bardzo precyzyjne uderzenie dało nam, można powiedzieć, w ogólnym rozrachunku 3 punkty. Pomimo tego, że plan i reakcja drużyny, tu jeszcze raz podkreślam, to sztuka piłkarzy, że byli w stanie reagować, bo to widać było cały czas inicjatywę do tych zachowań. Czyli podsumowując, najważniejsze jest
przygotować się. My zwiększamy prawdopodobieństwo, my jako sztab i drużyna, na to, co się może wydarzyć, ale w momencie, kiedy przeciwnik zmienia ustawienia, zmienia system, zmienia w ogóle inicjatywę, to szybko trzeba reagować po to, żeby zdobyć 3 punkty. I myślę, że w tym meczu to też będzie dla nas bardzo ważne. I wracając znów do kontekstu tego poprzedniego, tak samo jak to może być kwestia, masz korzystny wynik, to nie musisz szybko atakować. Możesz, powinieneś, bo chcemy cały czas atakować, ale nie musisz tego robić tak agresywnie, jak w sytuacji, kiedy jest wynik remisowy. No, cierpliwie, dokładnie i w odpowiednim momencie wykorzystać przestrzeń za linią obrony. Zresztą nawet ostatnio, żeśmy o tym też rozmawiali. Zgadza się. Aczkolwiek też, tak jak pan wspomniał, być może trzeba będzie te plany zrewidować, bo kto wie, może Chrobry będzie chciał zagrać w wysokiej obronie, tak jak tutaj przy Hetmańskiej, i to dłużej, prawda? Więc trzeba będzie może ten pressing od początku omijać, tego nie wiemy. Może tak być. Tak czy inaczej, Stad Rzeszów jest przygotowany. Myślę, że tak. Wczoraj, czyli w środę, poświęciliśmy cały trening na pressing i oczywiście z drugiej strony wyjście spod pressingu. Dzisiaj to była próba rozmontowania takiego średniego bloku w dwóch ustawieniach. Także myślę, że na każdy sposób obrony Chrobrego mamy pomysł i teraz kwestia i nasza mądrość, jak będziemy w stanie to wykorzystać i jak szybko zareagować w trakcie tego, kiedy będziemy już pewni, co zaproponuje rywal. Na koniec zapytam jeszcze o ostatni wyjściowy skład w meczu ze Skrą Częstochowa. Na prawej stronie pojawił się Wiktor Kłos, który od dawna nie był widziany w pierwszej jedenastce. Bodajże ostatni raz w meczu ligowym wyszedł z ŁKS-em Łódź w pierwszym składzie, a później tutaj w pucharowym meczu z Koroną Kielce. No od tego czasu zawsze Darren Michalik był taką podstawową opcją wyboru na tej stronie. Raczej, jeśli chodzi o zdrowie Damiana, nie było tam żadnych dolegliwości. Rozumiem, że po prostu w tych jednostkach treningowych przed meczem ze Skrą Wiktor prezentował się na tyle dobrze, że po prostu pan postawił na niego, a nie na Damiana. Wiktor cały czas dobrze pracuje i to, że on wystąpił w pierwszej jedenastce, to nie było żadnym problemem dla nas z perspektywy drużyny, a Damian po meczu jeszcze borykał się z pewnymi problemami, gdzie nie chcieliśmy ryzykować pogłębienia się urazu, bo pierwszych trzech jednostek nie był w stanie inaczej. Mógłby trenować, ale ten trening nie byłby na 100%. Skoro ktoś nie może trenować na 100%, to nie ma sensu tego robić. I dlatego, wiedząc, że Damiana w tych treningach musimy oszczędzić, on wszedł na ostatnie dwie jednostki treningowe przed meczem, a przy dobrej dyspozycji i przy dobrej pracy Wiktora to był dla mnie wybór naturalny. I o tyle było bardzo dobrze, bo dzięki temu Wiktor dostał swoją szansę i mógł się zaprezentować i pokazać, na co go stać. A z drugiej strony Damian też, jego zdrowie zostało oszczędzone tak, żeby teraz mógł być na 100%, bo trenował też już teraz normalnie i dzięki temu mam dwóch piłkarzy zweryfikowanych i w optymalnej formie do tego, żeby wyjść na mecz. Dobrze, zapytam jeszcze o zdrowie pozostałych zawodników, którzy borykali się z urazami. Kacper Sadłocha, Ramin Mustafajew i Dominik Marczuk. Jak ich sytuacja wygląda? Dominik dzisiaj już normalnie trenował, czyli wiele wskazuje na to, że będzie mógł być brany pod uwagę. Kacper Sadłocha również zaczął z powrotem treningi, ale dzisiaj w dzisiejszym treningu podkręcił staw skokowy. I tutaj jest duży znak zapytania. Jesteśmy przed badaniami, ale nie wyglądało to optymistycznie. I trzeci piłkarz, o którego pan pytał, Ramil. Ramil jest w trakcie jeszcze rehabilitacji i jego występ stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania, bo też jeszcze nie uczestniczył w jednostkach treningowych takich z drużyną. Dziękuję. Dziękuję Łukaszowi. Mamy, panie trenerze, dwa pytania nadesłane poprzez system Acredito. Obu autorem jest pan Paweł Skorp. Pierwsze. Chrobry znajduje się w top 6 obecnej tabeli ligowej. Jak mocny jest to rywal? To rywal, tak jak wspominaliśmy wcześniej, mocny personalnie, z pomysłem na każdy mecz i jego największym atutem obecnie to jest oczywiście skuteczność, bo względu na to, w jaki sposób gra, jak się prezentuje na początku, w środku czy pod koniec meczu, te mecze wygrywa i jeżeli ktoś wygrywa mecze, to trzeba stwierdzić, że jest po prostu mocny, a my będziemy chcieli sprawić wszystko, żeby oczywiście odnieść zwycięstwo, bo po to robimy. Dziękuję. I drugie pytanie, na które po części
już poznaliśmy odpowiedź wcześniej, na którego z zawodników Chrobrego najbardziej powinniście uważać? I nie wiem, czy trener chce dodać jeszcze kogoś do tej listy? Tak, sprecyzować, nie uważać, tylko mieć na względzie, jakie najczęstsze formy ataku proponują, jakie mają swoje mocne strony, po to, żeby te mocne strony zniwelować, ale patrząc na poprzednie mecze, to szczególnie Steblecki, Wolsztyński, mocne jednostki, Bochnaka też nie można pominąć, ale ogólnie cały zespół to jest zespół dobrych, solidnych, co najmniej solidnych jednostek, skutecznych w swoich działaniach, na swoich pozycjach. Dziękuję. I tradycyjnie trzy pytania od naszych kibiców. Pierwsze, użytkownik Stado Żurawi. Czy po meczu w Bełchatowie trener nie zmienił zdania na temat strzałów zza pola karnego? Nie zmieniłem zdania i to jest cały czas, tak jak wspominałem wcześniej, rachunek prawdopodobieństwa. Patrząc na poprzedni mecz, oddaliśmy 17 uderzeń do bramki, z czego 11 spoza pola karnego i kunszt strzelecki Bartka spowodował, że ta piłka była wylądowała w bramce. Tutaj też polecam, oprócz tego wskaźnika XG, który jest takim przybliżonym rachunkiem, prawdopodobieństwem, jakie duże jest prawdopodobieństwo na zdobycie bramki, to uderzenie Bartka to było o wskaźniku 0,02, czyli 2 na 100 takie bramki statystycznie wpadają, ale jest jeszcze post XG, czyli taki wskaźnik, który bierze pod uwagę też miejsce bramki, do którego oddany został uderzenie, w sensie miejsce, w które zostało oddane uderzenie. Czy Bartek uderzył pajęczynę, zdjął tak zwaną pajęczynę, mówiąc żargonem piłkarskim, i stąd ten wskaźnik wyniósł 0,46, o ile dobrze pamiętam, czyli bardzo często można oczywiście obalić tezę, że przecież nie można. Nie jest tak, że ja zabraniam piłkarzom uderzać. Wykazuję, skąd jest największe szansa i prawdopodobieństwo na zdobycie bramki. Tutaj, patrząc na kontekst, o czym znowu odwołam się, do czego rozmawialiśmy. Linia obrony była tak nisko, że nie było bardzo mało przestrzeni, żeby zagrać za linię obrony. Między liniami też było bardzo ciasno, a wyciągnięcie w ten sposób z tej dobrej pozycji, bo to była z tych uderzeń z dystansu mimo wszystko niezła pozycja, mówiąc o tym, że piłka była prawie w świetle bramki i przygotowana, to oczywiście trzeba zaznaczyć, jeszcze raz podkreślić. To jest właśnie, na tym wychodzi też mądrość i jakość piłkarska. Jeżeli ktoś w tak trudnym momencie, gdzie 75 minut szukaliśmy różnych sposobów, mając różne okazje, mniej lub bardziej klarowne, nie znaleźliśmy drogi do bramki, To była na tamten moment kapitalna decyzja. A nawet gdyby Bartek strzelił trzy takie bramki w sezonie, to optyka cały czas moja by była dokładnie taka sama. Czyli bramki z 7 metra zawsze mają większe szanse, prawdopodobieństwo tego, że będą skuteczne w sensie uderzenia, niż te, które są uderzane z 17, 18, 25 metra i dalej. Także myślę, że wyczerpaliśmy temat. Wyczerpaliśmy, może nie wyczerpaliśmy, ale pokazałem swoją perspektywę. Dziękuję. Pan Michał pyta. Krzysztof Danielewicz, Bartłomiej Poczobut oraz Bartosz Wolski byli kluczowymi zawodnikami w zeszłym sezonie. W tym, po zmianie systemu, ten pierwszy najczęściej nie wychodzi w pierwszej jedenastce. Czy wobec takiego bogactwa w drugiej linii, któryś z tych zawodników mógłby zająć miejsce wyżej? Tu myślę na dziesiątce. Bardzo dobre pytanie. Zaczynam się zastanawiać, czy te pytania nie wychodzą z wewnątrz drużyny, bo ostatnio na ten temat też mieliśmy rozmowę a propos ewentualnych korekt na pozycjach i przeprofilowania, mówiąc krótko, piłkarzy. Krzysiek ma takie cechy, gdzie na pewno mógłby być tam skuteczny, ale planując kadrę przed tym sezonem, dążyłem do tego, żeby na dwie pozycje było 4 piłkarzy i tutaj przesuwając Krzysztofa wyżej, tak z dnia na dzień, powiedzmy, zachwiałbym tą równowagę, gdzie na dwie pozycje mielibyśmy 3 piłkarzy, a na inną moglibyśmy mieć 5. I dlatego, patrząc z tej perspektywy, to jest pomysł, który ja rozważam na przyszłą rundę. I w przypadku takich manewrów, jak teraz mieliśmy, czy jakichś tam drobnych urazów piłkarzy z danych pozycji, to byłoby to możliwe nawet do wdrożenia w
w poprzednim meczu akurat plany były inne, ale w tym meczu najbliższym to nie jest wykluczone. I ostatnie pytanie, pan Mirosław. Czy można spytać o wstępne plany na zimę? Czy pierwsza drużyna wybierze się może na obóz zagraniczny? To planów mamy sporo, tylko pytanie, jakie będziemy mieli narzędzia do realizacji, a tutaj patrząc, odpowiadając wprost na pytanie na obóz zagraniczny, na pewno nie pojedziemy, mamy już termin ustalony w trzecim tygodniu, będziemy w Woli Chorzelowskiej, przygotowania będą w Rzeszowie. Mamy zaplanowane, ale jeszcze nie wszystkie potwierdzone, bo to sparingi, gdzie priorytet kierownik drużyny cały czas ma w głowie taki, żeby to były drużyny ekstraklasowe. Czekamy na potwierdzenie kilku drużyn ekstraklasowych, a one też nie wiedzą, nie mają jeszcze do końca precyzyjnych planów w tym sensie, że czasami jeden dzień, drugi bądź dwa przesunięcia po powrocie z obozu zagranicznego bądź kwestia też tego, jak będą wyglądać murawy. Tam jest dużo zmiennych, ale patrząc z naszej perspektywy, obóz w Woli Chorzelowskiej plus do tego sparingi możliwie z jak najmocniejszymi rywalami z ekstraklasy. Jeżeli tacy nie będą dostępni, to z pierwszej ligi i ewentualnie sparingi podwójne, czasami też z rywalami z niższej ligi, ale zbyt wiele takich rywali nie będziemy mieli. Dziękuję bardzo. To ja tylko dopowiem, że może do końca listopada na pewno za pomocą naszych mediów klubowych poinformujemy o dokładnym planie przygotowań do rundy wiosennej. Dziękuję trenerowi za udział w konferencji. Dziękuję Łukaszowi. Dziękuję kibicom oraz panu Pawłowi za zadane pytania i do zobaczenia.